Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w szczególności młodzież wszystkich moich zespołów szkół prowadzonych przez powiat olsztyński, a uczących się w miejscowościach Dobre Miasto, Biskupiec i Olsztynek. Witam rodziców, witam dyrekcję, nauczycieli, jeżeli są. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi w historii powiatu mogę przyznać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów zespołów szkół, takich najlepszych, najlepszych. Trochę mi jest smutno, że nie mogę Was wyróżnić podczas uroczystego apelu wśród Waszych kolegów i koleżanek, bo jak gdyby to ma być, Wy jesteście przykładem dla nich do nauki, przykładem do tego, że jesteście tą młodzieżą uzdolnioną, z najlepszą średnią w szkole i też z najlepszymi osiągnięciami w szkole i z Was trzeba brać przykład. Dwa lata temu postanowiliśmy właśnie stworzyć taką nagrodę starosty dla tych, którym przez cały rok coś się chce. A chce się uczyć po to, żeby zdobywać wiedzę, ale też po to, żeby czynić osiągnięcia i rozwijać się cały czas. I przyznaliśmy tę nagrodę dla każdej szkoły, jaka istnieje w zespole szkół, czyli od szkoły branżowej, liceum, poprzez technikum i dla nas najmniejszej młodzieży z zespołu szkół muzycznych powiatu olsztyńskiego. Wasz trud, który wkładacie w taką dodatkową naukę, bo przecież wiemy, że każdy z nas się uczył, i wiemy, żeby się uczyć, to raz, że trzeba być, żeby się uczyć bardzo dobrze, trzeba być zdolnym, ale nic nie ma bez własnej pracy i bez własnego wysiłku wkładanego w to, żeby zdobywać wiedzę i osiągać to, co jest najlepsze. Młodzieży bardzo serdecznie gratuluję tego właśnie osiągnięcia najlepszych wyników w szkole. Rodzicom gratuluję tak zdolnych dzieciaków. Mam nadzieję, że to nie gonicie ich tam za mocno tej książki, nie stoicie tam z rózgą nad głową, żeby oni nic nie robili, tylko siedzieli w tych książkach i próbowali się uczyć. Dyrekcją i nauczycielom gratuluję tak też zdolnej młodzieży, bo pewnie przyjemność jest pracować z kimś, kto chce zdobywać wiedzę i z kimś, kto chce chodzić do szkoły i wie, po co chodzi do szkoły, tak? Po to, żeby móc zdobywać i rozszerzać swoje kompetencje, swoją wiedzę i swoje umiejętności. I za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. No tylko ten smutek jest, że przez COVID no niestety nie mogę Was wyróżnić wśród Waszych kolegów i koleżanek, bo to jest najpiękniejsze, jak pokazujemy Was wśród nich, Was najlepszych z najlepszych, osiągających najlepsze wyniki w nauce. Przystąpimy do oceny. Aha, jeszcze powiem tak, żeby było. Starosta nie ocenia. Starosta ufundowała nagrodę i starosta wręcza tą nagrodę. Natomiast oceniają Was nauczyciele i Rada Pedagogiczna wybiera tych, którzy są najlepsi. Czyli ja już dostaję gotową listę z uczniami, którzy osiągnęli najlepszy wynik w nauce i dodatkowo wyróżniali się jeszcze w innych aspektach, takich jak Rada Pedagogiczna danej szkoły wyróżniła Was tutaj, akurat żeście dzisiaj przyjechali do starostwa, żeby przyjąć ode mnie te nagrody. Ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz cieszę się i gratuluję, że mam taką zdolną młodzież, że chcę Wam się uczyć i że jesteście tym przykładem, że można zdobywać wiedzę i że macie ten cel. Jeżeli ktoś kończył naukę, a jest taka, że jest ktoś z klasy maturalnej? Nie ma, to nawet bardzo dobrze, że nie ma, tak? Bo w tamtym roku byli maturzyści. To znaczy, że jakbyśmy byli w szkołach, to jesteście jeszcze lepszym przykładem, bo ci maturzyści uciekają ze szkoły, już ich nie ma. A Wy jesteście na co dzień, tak? Kwota jest taka, która Wam pozwoli jakoś miło spędzić czas na wakacje, czy ewentualnie kupić sobie jakąś rzecz, pamiątkę z tego trudu nauki w roku 2019-2020, wyjątkowej nauki, bo sami wiemy, że od marca ta nauka wyglądała zupełnie inaczej. Nigdy żeśmy nie przeżywali, jako my, jako dorośli, ale Wy też jako młodzież,
takiego etapu życia, gdzie raptownie wszystko żeśmy zamknęli i nauka mogła odbywać się tylko i wyłącznie zdalnie, czy też tylko i wyłącznie za pomocą internetu. Ale widzę, żeście sobie poradzili. Ja wiem, że największy trud ponoć spoczywał na rodzicach. Nauczyciele nie słuchają. Największy trud spoczywał na rodzicach. Ale mam nadzieję, że poprzez to, że tutaj zebrani są najzdolniejsi, czyli być może tych rodziców ci akurat absorbowali najmniej do pracy. Ale jeszcze raz serdecznie gratuluję. Może Krysia jako przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i wszystkiego, co jest związanego w powiecie z kulturą i nauką, powie dwa słowa. Tak, tylko dwa. Moi kochani, nazywam się Krystyna Szter, jestem radną powiatu olsztyńskiego, przewodniczę Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji z taką najdłuższą nazwą i mam przyjemność już czwartą kadencję siedzieć właśnie przy tym stole, ale pewnie nigdy bym tego nie osiągnęła, gdybym się nie uczyła. To jak pan starosta powiedział, czasami trzeba dużo zdolności, to prawda, ja taka zdolna nie byłam, ale byłam bardzo pracowita. Bardzo wiem, ile mnie kosztuje i kosztowała praca w szkole. Ale zawsze miałam duszę społecznika i ufam, że w każdym z was taka dusza społecznika drzemie, bo to zawsze procentuje, żeby tą wartość mieć nie tylko dla siebie, nie tylko dla rodziców, dla dziadków, dla sąsiadów, ale też dla reszty społeczeństwa. I cieszę się, że jest taka grupa zdolnych ludzi w powiecie olsztyńskim, bo ktoś kiedyś nami też będzie musiał zarządzać. Także gratuluję z całego serca. Jeszcze jedno zdanie, panie starosta. Proszę, panie dyrektor. Ja również chciałam serdecznie pogratulować wszystkim, którzy tutaj są i jednej osobie, której nie ma, za wyniki w nauce. Wiem, jakie to jest ważne i nie będę się tu dużo na ten temat rozwodziła. To wasze dzieło. Niemniej chcę tylko powiedzieć, że fizycznie nagrodę otrzymacie na wskazane konta. Jeżeli ktoś jeszcze konta nie wskazał, to jest tam pani, która by ewentualnie przyjęła tą informację. To jest jeden komunikat. I drugi chciałabym poinformować, że zgodziliście się państwo na publikację własnego wizerunku, stąd zdjęcia będą na stronie powiatu. Pani też zebrała państwa te oświadczenie. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję, pani dyrektor. No to tak zrobimy, że zanim jeszcze porozmawiamy, to wręczę wam te nagrody i później chwilę porozmawiamy o waszych sukcesach. Jeżeli będziecie mieli taką wolę, żeby powiedzieć jakieś słowa, a może ktoś z rodziców powie jakieś słowo, jak to jest trzymać takiego zdolnego dzieciaka u siebie w domu, co nie? Czyli najpierw wręczymy nagrodę i upominek, a później sobie porozmawiamy. I tak, Kasper Jędryn, uczeń branżowej szkoły pierwszego stopnia zespołu szkół w Dobrym Mieście, średnia 4,83. Proszę bardzo, Kasper. Kinga Hamik, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego zespołu szkół w Dobrym Mieście. 5,21. Gratuluję, Kingo, tam uśmiech do pana. A ty uśmiech tak na serce, co nie? Tak, dobrze. Adam Popingo, uczeń technikum zespołu szkół w Dobrym Mieście, 5,29. Gratuluję i podkreślam, że w technikum 5,29, zresztą tu jeszcze będę czytał pozostałych, jest to naprawdę bardzo dobry wynik, bo zawsze się mówi, że do technikum idą ktoś, kto się interesuje daną dziedziną, jak gdyby nauki zawodu. Natomiast mówi się, że do liceum idą tacy, już tam tacy naładowani wiedzą. Tym bardziej gratuluję ci tego osiągnięcia. Dziękuję bardzo. Michał Jaworski, uczeń branżowej szkoły pierwszego stopnia zespołu szkół imienia Krzysztofa Celestyna Rągowiusza w Olsztynku, 5,0. To też jest tak, że branżowe szkoły są jakby ważne, istotne, uczące zawodu i też świadczy o tym, że uczniowie, którzy idą do branżówek,
mają też chęć do nauki, nie tylko samego zawodu, ale zdobywają też olbrzymią wiedzę z innych przedmiotów i rzeczywiście osiągnięcie wyniku 5.0, czy blisko 5.0, czy ponad 5.0 w szkole branżowej jest bardzo dobrym wynikiem. Paweł Wyszyński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Jacka Kaczmarskiego, Zespół Szkół imienia Krzysztofa Celestyna Mrągowysza w Olsztynku, 5,93. To już tak blisko szóstki. Gratulowały, jaki przedmiot było mniej niż... W kulturze. Tak? No widzisz, to musisz poprawić. A w której klasie jesteś? W pierwszej. No to jeszcze cała droga poprawy przed tobą. Gratuluję ci serdecznie. Ewelina Kominek, uczennica Technikum Hotelarskiego Gastronomicznego Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrągowysza, 5,74. Nie ma? Dawid Malko, uczeń Technikum Zespołu Szkół Rolniczych Biskupa Ignacego Krasickiego w Smolajnach, 5,20. Technikum akurat w Smolajnach ma tylko jeden kierunek, znaczy kierunki ma dwa, ale jedno nauczanie w technikum, w związku z tym otrzymują tylko jako szkoła jedną nagrodę. Pozostałe szkoły mają trzy takie nagrody, ponieważ prowadzą jak gdyby trzy oddzielne szkoły. Nikola Anna Struk, uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dywitach, cykl sześcioletni, średnia 6,0. To jest dzisiaj jedyne 6-0, w związku z tym bardzo Nikola gratuluję serdecznie wyniku, naprawdę i osiągnięć, które w tej chwili masz. A ja ci powiem szczerze, że udało nam się obronić szkoły muzyczne w zakresie filii, że będziemy najprawdopodobniej mogli prowadzić te filie dalej bez żadnych zmian. Gratuluję. Oliwia Smyk, uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dywitnach, cykl czteroletni, średnia 5,4. Oliwka będzie miała czym się pochwalić, a nie będę mówił, bo ja może z angielskiego, nie, znaczy z tego przedmiotu się słabo uczyłem, bo go się w ogóle nie uczyłem, ale pewnie Oliwka się uczyła, bo była w Stanach Zjednoczonych, w największej i najbardziej prestiżowej sali koncertowej i pewnie wrażenia opowie nam, jak było w tych Stanach. Całe szczęście, że uciekła przed koronawirusem i zdążyła do nas dotrzeć. Gratuluję ci serdecznie. Katarzyna Olbryś, uczennica branżowej szkoły pierwszego stopnia Zespołu Szkół w Biskupcu, 5,27. No media są ważne, bo jak już pozwoliliście zrobić sobie wizerunek, że będziemy go upubliczniać dalej, no to będziemy się wami chwalić, tak? A ja się grzeję tylko w tych waszych fleszach, tak? Z waszych zdolności. Paulina Jarma, uczennica Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej Zespołu Szkół w Biskupcu, 5,38. Będą krzyczeć na mnie, że ja bez maseczki, ale może jakaś przeżyję tam. I Korneliusz Sznar, uczeń technikum Zespołu Szkół w Biskupcu, 5,30. To co, wsiadamy?